Siemaneczko, jestem Rawczyc i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będziemy wykonywać kolejne banalne zadanie, bo będziemy robić misję na Blessed Wood and Stake Quest. Jest to narzędzie potrzebne do pozyskiwania prochów z ciał, a konkretnie prochów z wampirów oraz demonów. Jest to rzecz bardzo nam potrzebna, a jeśli nawet nie będzie nam potrzebna, to będziemy mogli to opchnąć sobie z niewielkim profitem. Zanim zaczniemy tego questa, to potrzebujemy mieć płatne konto, bo będziemy przemieszczać się po całej mapie tibijskiej, plus do tego potrzebujemy 7000 golda w samej gotówce, bo tyle kosztuje kupienie patyka i same podróże, mniej więcej tyle nam to wyniesie. Zaczynamy rozmowę z tym oto kapłanem. Większość rozmów będziemy prowadzić w świątyniach na całej Tibii. O, tak, niech będzie. Hi, Warden Stake. Czy chcemy się tego podjąć? Jest. I zaczynamy pierwsze zadanie. Lecimy jak najszybciej na północ. Tchajs do sklepu meblowego. Do sklepu meblowego i musimy porozmawiać z panem, żeby nam sprzedał patyczek. Ja akurat w Tchajs się nie poruszam, tak jak po swoim mieście, ale czytałem spoiler i wiem. Było to gdzieś tutaj, mniej więcej. No. Jesteśmy u Gamona. Hi, Warden Stake. I czy chcemy kupić od niego ten Warden Stake za 5000 golda? Jest. Mamy ten patyczek. Wracamy teraz jak najszybciej do świątyni. Generalnie w tym zadaniu będzie bardzo dużo biegania i mało robienia, ale to w sumie dobrze. Nawet dobrze. Nie będę wam wszystkiego pokazywał. Później po prostu, jeśli z miasta do miasta będę leciał, będę przyspieszał. Chyba tak będzie najciekawiej, bo też nie ma co tego makaronu wam nawijać na uszy cały czas. Bo ile można. I piszemy do kupona. Hi, Warden Stake. Jest. No i wykonaliśmy pierwsze zadanie. Teraz jak najszybciej musimy się udać do Karlin, później Abedendriel, Venore, by porozmawiać. Przyspieszamy. No i jesteśmy u Tibry. Hi, Warden Stake. Yes. Lecimy do Abedendriel. Udajemy się jak najszybciej do świątyni. Ale sobie skrót zrobiłem, nie? Dobra, jesteśmy u tego kapłana. I piszemy tak samo. Hi, Warden Stake. Jest. Teraz płyniemy jak najszybciej do Venore, do świątyni, porozmawiać z tamtym kapłanem. I klasycznie. Hi, Warden Stake. Jest. Teraz czas na kaz. Klasycznie. Czas na Edron. To samo. Teraz Darashia. Hi, Warden Stake. Yes. Lecimy do Ankrahmun. To samo mówimy. No i uciekamy do Port Hope. Kopiuj w klej. No i Liberty Bay. Hi, Warden Stake. Jest. Ukończyliśmy w ten oto sposób zadanie. Ale to dopiero pierwszy krok. Dostaliśmy jednego Blessed Warden Stake'a, którego możemy sprzedać, albo możemy sobie go po prostu zostawić.
teraz, jeśli mamy wykonane zadanie Leonore Missing Ring Quest, możemy porozmawiać z Hondurem, który raz na tydzień może nam zaczarować ten patyk bez konieczności biegania w koło. Ja teraz spróbuję go zaczarować. Choć minęła minuta, a nie tydzień, ale chcę zobaczyć, czy pierwszy raz nam się uda to wykonać. Po prostu z ciekawości. Bo jeśli później wykonamy to właśnie z Hondurem, otrzymamy osiągnięcie. A na tym osiągnięciu zależałoby mi, żeby mieć to po prostu już z głowy. Osiągnięcie się nazywa Blessed. Zobaczymy, przekonamy się, czy będziemy mogli to wykonać, a jeśli nie, to po prostu wy sami sobie zrobicie, bo ja na pewno nie będę czekał tygodnia, żeby to dokleić, bo ten odcinek od razu wleci na kanał. Także piszemy do niego tak samo, hi. Wooden stake, yes. I dostaliśmy osiągnięcie. W ten oto sposób. Yes. Czyli patrzcie na to, czyli za jednym zamachem możemy mieć dwa Blessed Wooden Stake'i. Jeden patyk kosztuje 10k, teraz jeszcze na szybko, no skoro już jesteśmy, to wrócimy do depo, zobaczymy, jaka cena jest tego to Blessed Wooden Stake'a na Damorze. Bo aż teraz jestem w szoku szczerze, że udało nam się dwie sztuki zdobyć. I co tydzień możemy jedną. Czyli teoretycznie za 5000 i za jedną podróż można sprofitować. Pamiętam, że kiedyś chyba taki Blessed Wooden Stake był wart chyba z 25k. Teraz zobaczymy. Hi. Birthday. Yes. Wracamy. Lećmy jak najszybciej do depo. Zobaczymy, przekonamy się. No bo w sumie może to nie jest jakaś żyła złota, ale zawsze do przodu dla ludzi, którzy sobie na spokojnie grają bez żadnego tam parcia na szkło, na level i ostrego PG, no to w sumie opcja całkiem fajna i całkiem przyjemna. Oczywiście nie każdemu musi to pasować, nie każdemu musi to się podobać, no ale przedstawiam każdy element tej gry, staram się każdemu przedstawić większość rzeczy, bo nie każdemu chce się czytać, a oglądać YouTube można wszędzie. Biegnąc, jadąc, czy grając na przykład. Dlatego jesteśmy już w depozycie, jeszcze sprawdzimy cenę na markecie, na Damorze, czy zarobimy. Blessed Wooden Stake za 32 tysiące. Czyli ja jedną sztukę śmiało mogę sobie sprzedać za 31,9999. Hop, ale to trzeba jeszcze do depozytu włożyć. Także kochani, ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że komuś pomogłem lub natchnąłem go do tego, żeby wykonać takie fajne, proste zadanie. Także oceńcie ten film, napiszcie komentarz dla statystyk i subskrybujcie kanał. Cześć, pa!